Dzień dobry, budzisz się rano i włączasz telewizor. Gra sobie w tle, a ty zajmujesz się codziennymi porannymi sprawami. Właśnie trwają wiadomości i słyszysz prezentera mówiącego coś o pająkach, władzach i inwazji. W międzyczasie przypala ci się tost. Że co? Brzmi jak science fiction i nie zwracasz na to większej uwagi. Pewnie mówią o jakimś nowym filmie akcji. Godzinę później wsiadasz do samochodu i włączasz radio. Odbiór jest zaskakująco słaby i wyłapujesz tylko pojedyncze słowa i frazy. Pająki, ostrożność, jeszcze nie było, uważajcie, w domu, aż... Zaczynasz się denerwować. O jakim niebezpieczeństwie oni mówią? Przed czym ostrzegają? Przejeżdżasz przez swoją dzielnicę i kierujesz się do centrum. Już miałeś wjechać w główną ulicę, gdy nagle z impetem wciskasz pedał hamulca. Wraz z samochodem zatrzymują się twoje myśli. To istny gigant. 8 grubych i włochatych nóg, 8 okrągłych oczu w dwóch rzędach, niektóre wielkości piłki. Monstrum rozmiarów samochodu to bez wątpienia gigantyczny pająk. To odkrycie niestety wcale nie pomaga. Wciąż stoisz w miejscu i patrzysz, jak ogromne monstrum zbliża się do ciebie coraz bardziej. Nie boisz się pająków. W dzieciństwie miałeś nawet jednego w domu i wiesz o nich niemal wszystko. Ale litości, tamten nie był taki duży. Patrzysz na ciersko pająka jak zahipnotyzowany. Dzieli się na dwie części, połączone wyraźnym zwężeniem. Na jego odwłoku dostrzegasz gruczoły przędne i zastanawiasz się, czy jego sieć będzie tak samo gruba i wytrzymała jak nylonowa lina? Pająk podchodzi na tyle blisko, że widzisz jego ogromne szczęki z przerażającymi kłami. Zdecydowanie zdolne, by zabić zdobycz. Niezbyt zachęcająca perspektywa i o wiele za dużo zet. Ta ostatnia myśl wyrywa cię z paraliżu. W panice wrzucasz wsteczny bieg i powoli cofasz samochód, starając się nie sprowokować potwora. Jak tylko znajdujesz się w bezpiecznej odległości, wykręcasz i wciskasz gaz do dechy. Opony piszczą, serce bije ci jak szalone, a ręce są mokre od potu. Po powrocie do domu uspokajasz się, ale tylko na chwilę. Wpadasz do salonu i włączasz telewizor. Wtedy dowiadujesz się, że spotkanie na mieście to nie był jakiś wyjątkowo realistyczny koszmar. Tamten gigant był jak najbardziej prawdziwy. Pierwsze pająki pojawiły się w mieście w nocy. Eksperci, biolodzy i władze nie mają pojęcia, skąd się wzięły i dlaczego są takie duże. Obecnie całe miasto jest sparaliżowane. Widzisz porozrzucane na środku drogi samochody i krzyczących w panice ludzi, którzy starają się znaleźć schronienie. Myślisz, że to wygląda jak inwazja obcych z filmu science fiction, ale zaraz, to jest inwazja. Zmienia się kadr. Twoim oczom ukazuje się kolosalny pająk, który wspina się po jednym z biurowców. Ten widok przypomina ci czasy, kiedy twój domowy ośmionóg uciekł z terrarium i wyruszył w podróż po domu. W uszach jeszcze ci brzmi wrzask przerażonej siostry. Ta ucieczka tylko pogłębiła twoją ciekawość. Dowiedziałeś się wtedy w internecie, dlaczego pająki chodzą do góry nogami i mogą wspinać się po pionowych powierzchniach. Ich lepki sekret tkwi w tysiącach malutkich włosków, które porastają koniuszki ich odnóży. To dlatego to monstrum z telewizji mogło zdobywać szklaną wieżę. Bum! Ze strachu prawie wyskoczyłeś z siebie. Czy ten huk dochodził z kuchni? Ciekawość nakazuje ci sprawdzić, co jest grane i jednocześnie zignorować niemal niepohamowane pragnienie schowania się pod łóżkiem. Małymi kroczkami dochodzisz do ściany przy kuchni i ukradkiem zaglądasz do środka. Tuż za oknem widzisz gigantyczną, włochatą nogę pająka. Zaraz za nią pojawia się kolejna. Zastanawiasz się, kiedy twoje życie zmieniło się w horror klasy C. Nogi znikają, ale nie wiedzieć czemu wcale nie czujesz się spokojniejszy. Kilka następnych dni spędzasz na kanapie przed telewizorem. Pająki rozpanoszyły się po całym mieście. Wielu mieszkańców pozostaje w domach i większość z nich boi się nawet wyjść do pobliskiego sklepu. Ale wydaje się, że sytuacja nie jest beznadziejna. Wiele osób wciąż chodzi do pracy, a produkcja nie ustaje. Jedyny problem dotyczy zaopatrzenia. Dostarczanie towarów trwa znacznie dłużej niż poprzednio ze względu na pajęczyny. Są tak wytrzymałe i rozległe, że niemal nie sposób ich usunąć. Sieci same w sobie się nie kleją. To maleńkie kropelki kleistej substancji, którą pająki wytwarzają podczas tkania pajęczyn, nadają im lepkości. Centrum sieci zwykle się nie klei, dzięki czemu ich twórcy mogą swobodnie się w niej poruszać. Natomiast gdy lawirują po bocznych nitkach, specjalne haczyki na nogach sprawiają, że pająki nie przyklejają się do nich.
Pewnego dnia dzieje się nieuniknione. Kierowca ciężarówki nie zauważa świeżo utkanej pajęczyny i masywny pojazd ważący 10 ton wpada w pułapkę. Widzisz rozgrywającą się na twoich oczach tragedię. Reporterzy są na miejscu, szukając sensacji. Gigantyczny pająk idzie po sieci i zbliża się do kabiny ciężarówki. Na twarzy kierowcy widać malujące się przerażenie. Jednak wtedy dzieje się coś nieprawdopodobnie dziwnego. Pająk traci zainteresowanie pojazdem i po prostu odchodzi. W ten sposób mieszkańcy dowiadują się, że z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu pająki w ogóle nie są nimi zainteresowane. Minęło kilka tygodni, odkąd pająki pojawiły się w mieście. Przez ten czas dowiedziałeś się, że są niesamowitymi sprinterami. Nawet typowych rozmiarów pająk mknie niczym błyskawica. Zwykle atak zwierzęcia trwa mniej niż 3/4 sekundy. Z kolei uciekający ośmionóg może rozwinąć prędkość do 0,5 metra na sekundę. Przyzwyczaiłeś się już do uważnej jazdy samochodem. Jeśli się zagapisz, możesz wpaść na jeden z egzoszkieletów zaśmiecających ulice miast. Pająki mają twarde skorupy, które się nie powiększają. Aby mogły dalej rosnąć, muszą je zrzucać. W niektórych dzielnicach miast odnotowano problemy z zasięgiem komórkowym, bo zbyt wiele pająków naraz próbowało się usadowić na wieżach. Większość konstrukcji przewróciła się pod ciężarem olbrzymów. Kilka parków zmieniło się nie do poznania. Teraz całe drzewa, krzaki i ławki są pokryte pajęczynami. Taki widok na pewno nie zachęca do relaksujących spacerów. Niektórzy mieszkańcy cierpiący na arachnofobię wyjechali z miasta, natomiast ci, którzy z jakichś przyczyn nie mogli tego zrobić, zaczęli odwiedzać gabinety psychologów. Po 4 miesiącach życie mniej więcej wróciło do normy. Normalnie chodzisz do pracy i na zakupy, zamawiasz pizzę i co piątek widzisz się ze znajomymi. Tyle tylko, że przed wyjściem korzystasz ze specjalnej aplikacji pokazującej nowe pajęczyny, które pojawiły się w nocy. Gdy któreś z nich blokują drogi, ta aplikacja wyznacza inną trasę, żebyś mógł bez problemu dotrzeć do celu. Ta sama aplikacja umożliwia śledzenie pająków. Choć starają się trzymać z dala od ludzi, to i tak lepiej ich unikać. Było kilka przypadków, w których biegnące pajęczaki przypadkowo wpadły na ludzi i ich przewróciły. Od czasu do czasu, gdy wracasz do domu, widzisz drzwi osnute pajęczyną, ale to nie problem. Wystarczy zadzwonić po ekipę usuwającą sieci i znikają w kilka chwil. Którejś nocy łapiesz się nad rozważaniem, czy można by oswoić jednego z tych gigantów. Wtedy uświadamiasz sobie, że ludzie są w stanie przyzwyczaić się do niemal wszystkiego. Nic dziwnego, że władze zaczęły stawiać hotele dla tysięcy turystów z całego świata. Wszyscy chcą zobaczyć twoje przerażające, ale wyjątkowe miasto na własne oczy. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.